Borowiki, drachów. I w sumie już roztoczę. Jeszcze dwie stacje. Ta skrzynka ale na listy mi się podoba. No fajnie. I to ograniczenie do tych 10 na godzinę, super. Podoba mi się to, nie? Nie wiem, kto wymyślił ograniczenie do 10. Dużo prędkości rozumiem, ale 10 na godzinę to już chyba lekko przesada. Tak mi się wydaje. No to już tutaj jest, a no ja. Oczywiście. Na tym mostku. Przejeżdżamy przez mostek w takim razie. A to jest początek wagonu, a nie koniec. A dobra, możemy się zacząć rozpędzać. Prawie pan spał, ale była zła. To niedobrze, że pan zasypiał mnie na transmisji.
GPS ogranicza prędkość do 40 km na godzinę. Jeszcze jest przejazd po drodze. No i ławy? Fajna stacyjka ta i ława, no. I hamulce piszczące. To musi być. Dwie minuty opóźnienia. Z minuty zrobiły się dwie. Nie dobrze. On jest. Drzwi się zamknęły. Ruszamy. Teraz byłem w Iławie. Pojechałem z Warszawy Wschodniej do Olsztyna Głównego przez Iławę. Postój 15 minut miał. Ja kiedyś jechałem z Bydgoszczy do Ostródy. I miał oblot pociąg. Znaczy obrót. Połowa składu jechała gdzie indziej i połowa jechała tą stronę Ostródy. Takie buty. Co jeszcze bez wyjazdu, nie? Bo po co wyjazd? Wiadomo. Na co komu wyjazd? I dałem wpadnik. No, nieźle. Co to się dzieje? A już teraz działa normalnie. A co tam to było, to ja nie wiem.
relaksująca muzyczka w tle. Ja czy kończę? No za jakieś 10 minut kończymy. Już też się dłużej jedzie z tą prędkością 70 km na godzinę, to tak wolno się wydaje, nie? Zbliżamy się do stacji. I za stacją jest 20. Stacyjka jeszcze jedna, tylko przed nami. Opóźnienia mamy 2 minuty, więc nieźle. Rozpędzamy się.
krzakiem dostałem. Na stój, no, roztoczę. A już podaję, cieszę się. Brat śpi z telefonem, a potem mówi, że ma 10%, no się nie dziwię. Śpi z telefonem. Ja zawsze śpię z podłączonym telefonem do prądu. Żeby się naładował na następny dzień. I mam nadzieję, że wytrzyma. Zawsze przez cały następny dzień. No teraz ma 40%, więc pewnie jak będę szedł spać, będzie miał 20 albo 30. Nie. Więc akurat się do jutra naładuje. Że jeszcze jak to korzysta z tego telefonu, chyba na ma 19. A ja tam rzadko korzystam z telefonu w ciągu dnia, więc no nie ma czasu, po prostu nie ma czasu. Atakuje. Dobra, wjeżdżamy. Mamy 1,5 minuty opóźnienia. Pięknie. Ej, źle. Więc myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy Iwono odcineczek. Gasimy sobie lokomotywkę i kończymy. Tak, tak, tak będzie. I ten gasimy. Lokomotywka zgaszona. Pięknie. Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego materiału.
Ja się z wami żegnam. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz łapeczki w górę oraz zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco z materiałami. Do zobaczenia już w kolejnej transmisji na żywo. Na razie, cześć. Pa, pa.